Dochodzimy do takiego wniosku, że jest to gatunek dość ekspansywny. Skąd właśnie tyle emocji przy tej babce byczej? Nisze ekologiczne w strefie brzegowej, w statków. Tam żeśmy łowili ostatnio, u góry zobaczcie na filmie. Mamy z tego film, a dzisiaj z Filipem jesteśmy na szkoleniu z flory i fauny Morza Bałtyckiego w Oceanarium w Gdyni. No rewelacja, jest to szkolenie dla nauczycieli. Zobaczymy, co tam było. Zresztą będziecie mieli z tego właśnie teraz relację. No bo z Filipem też mamy morską edukację pluszekową. Pokaż, cały czas działamy. W tym tygodniu minionym szkoła podstawowa numer 1 z Rumi uczestniczyła w tego typu szkoleniu. Dostały pluszaki dzieciaki od was między innymi. No i co? Idziemy na to szkolenie zobaczyć, co tam będzie ciekawego. Dowiedzieliśmy się, że faktycznie część tej flory i fauny Morza Bałtyckiego została przywieziona w wodach balastowych. Jakby mogła Pani troszeczkę na ten temat nam opowiedzieć? Tak wygląda współczesna wędrówka przez ocean, że zwierzęta zmieniają swój naturalny obszar występowania i podróżują po świecie, najczęściej zabierane przez zbiorniki balastowe statków. W ten sposób przybyło do naszego młodziutkiego morza bardzo dużo organizmów, ryby, skorupiaki. Dobrze, a sinice, bo my dowiedzieliśmy się też dużo o sinicach, no i ogólnie sinice kojarzymy z tego, że nie można się kąpać. Natomiast one mają też pozytywne niektóre aspekty, nie? Oczywiście, to jest bardzo pionierska i arcyciekawa grupa pod kątem badań. Bardzo dużo doniesień, szczególnie tych medialnych, dotyczy toksycznych zakwitów sinic nad południowym brzegiem Morza Bałtyckiego. Bardzo często atmosferę psuje sinica, cyanobakteria, która nazywa się nodularia spumigena. I ta rzeczywiście może w niekorzystny sposób wpływać na zdrowie osób kąpiących się. Organizmy, które unoszą się w prześwietlonej warstwie toni wodnej, organizmy mikroskopijnych rozmiarów, odpowiedzialne są za dostarczanie około 70% tlenu do atmosfery ziemskiej, a robią to w naturalnym procesie, w procesie fotosyntezy. Okej, przechodzimy do sali kinowej, gdzie będzie opowieść dosyć długa. To ja zapraszam. Od kilku lat mam zakaz połowu dorsza, my wędkarze, no i od tego roku doszedł jeszcze zakaz połowu węgorza. Jak to właśnie wygląda, jeżeli chodzi o tę populację tego dorsza? Czy są już jakieś badania, które pokazują, czy ta populacja się jakoś odradza przez to, że mamy te zakazy? To jest bardzo złożony problem w przypadku dorsza. Natomiast węgorz europejski to jest ryba, która od wielu, wielu lat figuruje na listach CITES. Jest to ryba, którą dotknęło bardzo dużo problemów środowiskowych. Odbywa bardzo dalekie wędrówki na tarło do Morza Sargasowego. Niszczone są naturalne siedliska pewnych organizmów, pewnych gatunków ryb. No i są to też ryby poławiane w celach gospodarczych, więc też to przełowienie, ten popyt mogło wpłynąć na to, że są to gatunki zagrożone, którym trzeba pomóc, a często pierwszym takim odruchem naukowców jest ustalanie kwot połowowych, dzięki czemu jesteśmy w stanie zachować dobrostan przyrody dla przyszłych pokoleń. Dochodzimy do takiego wniosku, że skoro węgorz no gdzieś tam na tarło się udaje, tak słyszeliśmy na Morze Sargasowe, to co z naszą beloną? No bo ta belona znowuż przypływa do nas na tarło i teraz, a my ją w tarle poławiamy. I jak właśnie wygląda ta sytuacja z beloną? Czy tutaj faktycznie ta Zatoka Pucka, Zatoka Gdańska jest takim najlepszym akwenem dla belony do rozmnażania na naszym akwenie Morza Bałtyckiego? Te osłonięte zatoki zapewniają belonie idealne warunki do rozrodu. Jest to ryba wędrowna. Jeśli chodzi o sezon poza tarłem, to zobaczymy ją na otwartych wodach Oceanu Atlantyckiego.
Jest to przykład zwierzęcia, które natarło, udaje się do słoniętych zatok, ponieważ zapewniają specjalną roślinność. Abelona lubi osłonięte zatoki, potrzebuje właśnie cichych miejsc, gdzie może złożyć ikrę. Jakiś czas temu skończyliśmy zarybianie Zatoki Puckiej z Mirem Szczupakiem, gdzie między innymi ten szczupak miał wygryźć babkę byczą. Skąd właśnie tyle emocji przy tej babce byczej? Dlaczego? To jest gatunek napływowy ze starego rejonu pontokaspijskiego. Świetnie babka od lat 90. za ubiegłego wieku zadomowiła się w wodach Morza Bałtyckiego. No i jest to organizm, który rzeczywiście wzbudza bardzo dużo emocji, ponieważ jest to gatunek dość ekspansywny. Jest to rodzina, która powiedzmy wielodzietna, która zajmuje nisze ekologiczne w strefie brzegowej. Jest to gatunek plastyczny, który potrafił się tutaj wpasować. No i niestety konkuruje z gatunkami rodzimymi o pokarm. Też jest to organizm, który powiedzmy sobie szczerze, nie pogardzi ikrą innych gatunków ryb. Jeśli chodzi o to, co babka może mieć w swojej diecie, to są to też małże, a małże uwielbiają też zjadać bałtyckie płastugi, które mają duże znaczenie gospodarcze. Na przykład podbiera taka babka bycza pokarm z torni, czyli inna jej nazwa to flonderka. Słuchajcie, ja jestem w szoku, jak profesjonalnie wyglądało to dzisiejsze szkolenie. To dzisiejsze szkolenie było wprawdzie dla nauczycieli, ale prowadzicie też wiele szkoleń dla rodzin, dzieci i szkół, nie? Jako ogród zoologiczny mamy w swoich funkcjach działalność i dydaktyczną, i hodowlaną. Oczywiście gro naszych korzystających z warsztatów, które mamy w swojej ofercie, to są grupy przedszkolne i grupy szkolne. Prowadzimy bardzo dużo szkoleń dla grup o wąskiej specjalności, na przykład szkolenia z zakresu konwencji waszyngtońskiej ze służbą celną. Dla wszystkich zainteresowanych staramy się znaleźć formy przekazania wiedzy o środowisku morskim i sposobach na ochronę tego niezwykłego ekosystemu oceanicznego. Okej, jesteśmy po szkoleniu. Filip zadowolony, nawet Filip dostał certyfikat przejścia tego szkolenia dla nauczycieli. Słuchajcie, rewelacyjna sprawa. Ja nawet nie wiedziałem, że tyle tutaj możliwości drzemie w tym oto obiekcie. Wy z tego też możecie skorzystać. Niekoniecznie musicie być nauczycielami, żeby skorzystać ze szkoleń i tej całej tego całego wachlarza możliwości, które daje oceanarium w Gdyni. No i się też dowiedziałem, że to jest zoo. Słuchajcie, no z jednej strony człowiek gdzieś tam podświadomie wiedział, nie? Że to jednak tutaj są zwierzęta, ale no zoo. Trzymajcie się, cześć.